Witam! Kolejny vlog, kolejne zadanie na dzisiaj, na rozpoczęcie dnia. Jak zwykle zdanie po polsku. Włączyliście napisy przy okazji? Włączcie napisy po niemiecku. Zdanie po polsku, potem po niemiecku bez jednego słowa, cztery warianty i ostateczna wersja. Po pierwsze, muszę wam wyjaśnić sytuację. Ktoś mówi, muszę z nim pogadać. Ich muss mit ihm reden. Nie? A my wiemy, że rozmowa z tym człowiekiem nie ma sensu. Nie? I mówimy, to przecież nic nie da. Ta rozmowa z tym człowiekiem. Zostaw, odpuść sobie. To przecież nic nie da. To jest to zdanie, które macie przetłumaczyć. I teraz tak. Das, wersja niemiecka. Das, puste miejsce. Doch gar nichts. Das, doch gar nichts. To przecież nic nie da. Jaki tym jest czasownik? Wersja A. Gibt. Wersja B. Bringt. Wersja C. Holt. Wersja C. D. Nimmt. To przecież nic nie da. Jaki tu pasuje czasownik? Oczywiście, że bringt. My to tłumaczymy. Nie da. I nam się kuszeni jesteśmy, żeby użyć czasownika geben. A tu jest bringen. Że to nic nie przynosi. Nie przynosi... W sensie nie przyniesie żadnych efektów, żadnych rezultatów. Tak sobie to skojarzcie. Das bringt doch gar nichts. Mach das nicht. Nie rób tego. Das macht keinen Sinn. Vergiss es. Zapomnij o tym. Odpuść sobie. Tyle. Zapraszam do lekcji ze mną. Chyba nie mówiłem od kilku odcinków o tym. W opisie i w pierwszym komentarzu macie trochę informacji na ten temat, co, jak i tak dalej. Dziękuję wam i do zobaczenia do kolejnego filmu. Hej!